Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku specjalnie dla Was skomentuję powołania Michała Probierza. Co jakiś czas będę tutaj spoglądał na mojego laptopa i będę Wam po kolei omawiał danych zawodników, których powołał Michał Probierz. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o selekcjonera naszej polskiej reprezentacji, jest po tych kilku miesiącach następujący przekaz, że nie ma świętych krów w reprezentacji. Nie ma gry za nazwisko, za przynależność klubową, tylko jeśli nie wykorzystujesz szansy z tej kadry, wypadasz. No i mieliśmy taką sytuację z Bednarkiem, który na pierwsze zgrupowanie za czasów Probierza nie przyjechał. Minął czas, ten zawodnik pozbierał się, grał regularnie w Championship w barwach świętych. Kontuzja Dawidowicza, dobra dyspozycja byłego zawodnika Lecha Poznań. No i Bednarek wrócił do kadry, no i będzie miał szansę w tych najbliższych spotkaniach i także w treningach na zgrupowaniu potwierdzić tą swoją wysoką dyspozycję i przekonać Michała Probierza do swojej osoby. Tak jak mamy taką sytuację, że również Zalewski powrócił do reprezentacji. Poprzednim razem nie uznał, znaczy no Michał Probierz jakby stwierdził, że zawodnik Romy będzie grał w młodzieżowej reprezentacji. Reprezentant Polski, przedstawiciel tego młodego pokolenia nie obraził się, pomógł młodzieżówce. Także zbieg okoliczności, by odzyskał miejsce w Romie, Spinazzola doznał kontuzji. Ostatnio nawet Zalewski zanotował asystę. To zaowocowało powrotem do reprezentacji. No i mamy także taki, powiedzmy sobie szczerze, mamy powroty, ale także mamy pewnego rodzaju in i out. No out, no to jest Milik i również Jakub Kamiński. Jakub Kamiński na poprzednim zgrupowaniu nie zachwycił, to teraz jednak będzie pomagał młodzieżówce, podobnie Marchwiński, który także, pamiętacie, że ten zawodnik Lecha Poznań zadebiutował, nie wykorzystał tej szansy, w związku z tym wraca do młodzieżowej reprezentacji i razem z Kamińskim będą próbować pomóc trenerowi Majewskiemu. No można powiedzieć, że takim największym poszkodowanym jest Arkadiusz Milik, który, pamiętamy, nie wykorzystał szans, nie było Roberta Lewandowskiego. Milik był w pierwszym składzie, miał sytuację, no grzeszył skutecznością, Probierz go bronił. Powiem Wam szczerze, że ja jednak myślałem, że napastnik Juventusu Turyn dostanie powołanie i przyjedzie, ale widzimy, że szkoleniowiec polskiej reprezentacji jakby preferuje taki następujący styl. Trzech napastników. Robert Lewandowski wraca po kontuzji, Milik nie wykorzystał szansy, odpada. Świderski, wiadomo, zdał egzamin, Buksa również też. Piątek musi poczekać na swoją szansę, a w razie czego, jeżeli chodzi o napad, jeżeli by tak się zdarzyło, że ci nasi podstawowi zawodnicy doznaliby kontuzji, w razie czego Benedykcza, który także powraca do reprezentacji, po raz pierwszy znajduje się na tym zgrupowaniu Michała Probierza, może dostać szansę. Pamiętajmy, że ten zawodnik zachwycał nas w młodzieżowych reprezentacjach. Pamiętam, jak jako taki młody zawodnik w spotkaniu przeciwko reprezentacji Niemiec zdobywał bramki, także w Parmie z tych kilka goli strzelił, ma 20 kilka lat, kiedyś Pogoni nas zachwycał. To jest przyszłość, już Fernando Santos tego zawodnika powoływał. Mam nadzieję, że w spotkaniu z Łotwą Benedykczak dostanie szansę debiutu. Grosicki w razie czego może w tym napadzie zagrać, więc mam nadzieję, że Milik jakby będzie podwójnie zmotywowany i w najbliższym czasie jakby grając w Juventusie Turyn zapracuje na powrót do reprezentacji. Niewykluczone, że właśnie w marcu może wróci, no bo w ten sposób właśnie Probierz działa, jakby dokonuje pewnego rodzaju ewolucji, powołuje nowe twarze, niektórych odstawia, ale daje sygnał do takich weteranów, do Bednarka, Milika, nie powołuje Was, ale nie skreślam, jeżeli będziecie w odpowiedniej formie, możecie wrócić do tej reprezentacji. No i właśnie napastnik Juventusu ma przykład w postaci Bednarka, że jednak brak powołania to nie jest takie zero-jedynkowe skreślenie, tylko po prostu no
pewnego rodzaju taka motywacja. Mam nadzieję, że właśnie Milik, podrażniony tym, że no nie dostał powołania, wiemy jak ambitny ten zawodnik jest, że to podziała na to, że wywalczy sobie miejsce w Juventusie Turyn, no bo w ostatnim czasie był tam zawodnikiem rezerwowym, przegrywał tą walkę z Vlachowiczem, ale potrafił nieraz wejść, zdobyć bramkę. Jeżeli chodzi o naszą polską reprezentację, no to jednak tak Milik zawsze będzie w orbicie zainteresowań. No i mam nadzieję, że to podziała tak, że no jednak tą formę zbuduje, tak, że wróci do tej reprezentacji. No dobrze, to teraz będę dla Was po kolei tutaj analizował powołanie. Jeżeli chodzi o bramkarzy, no to mamy Skorupskiego, Szczęsnego i Bułkę. Podoba mi się to, że Michał Probierz zmienił zdanie. Pamiętacie, że wcześniej mówił o takiej hierarchii, że nie chciał jej zaburzać, że chciał powoływać Drągowskiego, ale w ostatnim czasie fenomenalna dyspozycja Bułki, graczy Nicei, w tym sezonie zachował 7 czystych kont. Można powiedzieć, że w tych 11 spotkaniach Ligi Francuskiej zachwycał nas, także warto tu podkreślić, że gdy inni bramkarze doznawali kontuzji, przyjeżdżał jako czwarty, pakował się z wielkim entuzjazmem i fenomenalna dyspozycja w Lidze Francuskiej. Także te poświęcenie wcześniejsze, nie narzekanie, że był takim czwartym bramkarzem, że był trójką, zaowocowało, że jest jednak kadrzem, a Drągowski jednak grając w serii B w barwach Specji wypada z tej kadry. Tutaj mamy niesamowitą rywalizację, ale brawa dla Michała Probierza, że potrafił jakby zmienić tą swoją decyzję. W tych najbliższych dwóch spotkaniach oczekuję tego, że Wojtek Szczęsny w spotkaniu z Czechami zagra w pierwszym składzie, a spotkanie z Łotwą to będzie dla mnie pewnego rodzaju taka rywalizacja między Bułką a Skorupskim, że ci dwaj zawodnicy powinni dostać po 45 minut. Bułka powinien właśnie zadebiutować. To byłaby dla niego pewnego rodzaju taka nagroda za te ostatnie kilka miesięcy, które prezentował. Teraz przechodzę do obrońców. No to już mówiłem o Janku Bednarku, że gracz świętych w ostatnim czasie, jak był odstrzelony, zapracował na powrót do polskiej reprezentacji. Między innymi no, kontuzja Dawidowicza sprawiła, że pewnie wskoczył na te pierwsze miejsce. Helik, jakby mimo tego, że ma dobre warunki fizyczne i także zdobywa bramki w Huddersfield, jakby no, nie znalazł uznania w oczach Michała Probierza, więc ten piłkarz, który no, grał u Nawałki, u Brzęczka, u Sousy, u Szantosza, u Michniewicza, był podstawowym zawodnikiem, będzie miał szansę debiutu. Pamiętamy, że na przykład Glik został odstrzelony przez Sousę, czy także przez Nawałkę i u tych selekcjonerów później grał regularnie. Ciekawe, czy podobna sytuacja będzie z Bednarkiem. Paweł Bochniewicz jakby wraca do reprezentacji po wielu latach. Pamiętamy, jak ten zawodnik Herenveen debiutował za czasów Jerzego Brzęczka. Wtedy wydawało się, że ten piłkarz, który ma powyżej 1,90 m, że jakby już na wiele, wiele lat będzie tym podstawowym zawodnikiem, ale potem zniknął z tej kadry. No i w ostatnim czasie jakby Michał Probierz dostrzegł u tego zawodnika dobrą formę, choć Herenveen, ta drużyna, która gra w lidze holenderskiej, w ostatnim czasie nie zachwyca, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o obronę, o defensywę, no to tutaj nie mamy kłopotów bogactwa. W ostatnim czasie nagrywałem odcinek, przedstawiłem Wam 15 około zawodników, którzy mogą grać w tej kadrze, ale niektórzy młodzi zawodnicy młodego pokolenia, jak Nawrocki, czy także do tego jeszcze Piątkowski, czy inni, mają problemy z kontuzjami, z graniem, czy Dawidowicz, czy nasz polski Hummels, na którego by mógł Michał Probierz postawić, no nie może grać w kadrze, bo jednak gdy zbliżyło się nastał czas powoływania, no to zawodnik Werony doznał kontuzji, więc Bochniewicz stoi teraz przed wielką szansą na to, żeby zapunktować, żeby wskoczyć do tego pociągu i grać regularnie w barwach polskiej reprezentacji. Dla mnie takim przykładem jest Arkadiusz Radomski, kiedyś zawodnik Herenveen, który pamiętacie, w młodym wieku wyjechał do zagranicznych lig, był przez wielu zapomniany.
Jerzy Engel nie powoływał Arkadiusza Radomskiego i w pewnym momencie dziennikarze, m.in. Mateusz Borek, Roman Kołtoń, właśnie pod koniec tych lat 2000, w połowie lat 2000, kiedy Paweł Janas zostawał trenerem polskiej reprezentacji, domagali się, żeby Arkadiusz Radomski został powołany. No i zawodnik, który grał od dechy do dechy w barwach Herenveen, trafił do tej kadry, no i z biegiem czasu był podstawowym zawodnikiem kadry Janasa i także Leo Benhakera, więc mimo tego, że Liga Holenderska nie jest tą topową ligą, że tam się stawia na taką ofensywną grę, że obrońcy popełniają błędy, że często w obronie jest taka radosna gra, to jednak czasem z takiego, bym powiedział, klubu niższej rangi, z gorszej ligi, no można wykorzystać tą szansę, no bo Walukiewicz, który nie dostał powołania na te zgrupowanie, w ostatnim czasie w barwach Calgary nie zachwyca, plus właśnie do tego Bereszyński, także wypad z tej kadry. Znaczy, Walukiewicz nie zachwyca w barwach Empoli, a Wieteska w barwach Calgary nie zachwyca. Jest Wieteska na tym zgrupowaniu, ale raczej z tak zwanej biedy, no i także do tak zwanej rywalizacji w naszej kadrze. Więc Walukiewicz poprzednim razem nie wykorzystał tej szansy, zaczął mniej grać w lidze włoskiej. W związku z tym, gdy zawodnicy z ligi włoskiej nie grają w swoich klubach jak Bereszyński, Walukiewicz, czy grają kiepsko jak Wieteska, no to taki zawodnik z Ligi Holenderskiej dostaje szansę, ma te warunki fizyczne, ciekawy czy ją wykorzysta, to mnie ciekawi, no na pewno jest takim zawodnikiem, któremu warto dać szansę. Maty Kasz, to wiadomo, od kilku lat nasz podstawowy zawodnik kadry, no cały czas nie pokazywał tego potencjału, cały czas liczymy, że zawodnik Aston Villa zagra w polskiej reprezentacji tak jak gra w Premier League, że jakoś się przełamie, bo na razie właśnie Mati, czasem ja odnoszę wrażenie, że jest zmotywowany, że za bardzo chce pokazać, jakim jest Polakiem, za bardzo mu zależy, no i dlatego często jakby gra poniżej naszych oczekiwań, poza tym pamiętnym spotkaniem z Holandią. Jest Jakub Kiwior, czyli zawodnik Arsenal Londyn, który na poprzednim zgrupowaniu jakby nas rozczarowywał, ale w przyszłości ten piłkarz będzie liderem naszej kadry, no i tak mi się pewnie wydaje, że Michał Probierz od tego zawodnika będzie jakby ustawiał tą defensywę, bo jest to kwestią czasu, kiedy on będzie jakby podstawowym zawodnikiem Arsenal Londyn. Mamy Tomasza Kędziorę z PAOK-u Saloniki, który gra tam w kratkę w lidze holenderskiej. Raz gra, raz nie gra i powiem Wam szczerze, że po tym zgrupowaniu październikowym opowiadałem Wam i mówiłem o tym, że byłem rozczarowany postawą tego piłkarza i prędzej stawiałem, że Kędziora zostanie odstrzelony, a nie Milik, a jednak Michał Probierz tutaj mnie zaskoczył. No ale tak jak Wam tutaj powiedziałem, no tych kilku piłkarzy, jeżeli chodzi o tych defensywnych, nie wykorzystało szansy. Są kontuzje. Niektórzy nie grają, tak jak Bereszyński, w związku z tym jest Tomasz Kędziora. Mamy Bartłomieja Wdowiaka, czyli zawodnika Jagiellonii Białystok, który ma tą nominalną lewą nogę. Może grać właśnie na lewej obronie, bądź na lewym wahadle. Wdowik w barwach Jagiellonii Białystok zdobył 8 goli, jak na obrońcy czy wahadłowego. To jest rewelacyjny wynik. Ten 23-latek to jest nowa twarz naszej reprezentacji. Już był na poprzednim zgrupowaniu, nie zaprezentował jeszcze swoich umiejętności, ale mam nadzieję, że w spotkaniu przeciwko Łotwie zagra i będzie miał szansę debiutu w polskiej reprezentacji. No to jest ten zawodnik, który mam nadzieję, że wykorzysta tą swoją szansę. Patryk Peda ze SPAL i Mateusz Wieteska, więc no tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o obrońców, no to sytuacja wygląda tak, no że mimo, że jest tych kilkunastu potencjalnych kandydatów, niektórzy są już za starzy jak Glik, niektórzy mają kontuzje jak Nawrocki, czy Piątkowski rozczarowują, czy jak Walukiewicz traci miejsce, w związku z tym jakby no Michał Probierz musi jeździć, musi szukać, no Mosur gra w tej młodzieżowej reprezentacji, więc tak zwany Wieteska jest takim zawodnikiem, który nas w poprzednim sezonie
w barwach Clermont zachwycał, ale jeżeli chodzi o polską reprezentację, to tej szansy w ostatnim czasie nie wykorzystywał. Więc na razie taki Mateusz Witeska, były młodzieżowy reprezentant Polski, to jest pewnego rodzaju taka inwestycja w przyszłość. Tak jak kiedyś niektórzy selekcjonerzy, jak Adam Nawałka, inwestowali w Dawidowicza, ale kontuzje, także w pewnym sensie raz gorsza dyspozycja, no i niesamowity pech sprawiły, że jednak ta inwestycja w zawodnika Werony na razie nie przyniosła odpowiednich owoców, ale ja mam nadzieję, że jakby pieniądze zainwestowane w Mateusza Witeskę, czyli byłego zawodnika Legii Warszawa, kiedyś no, przyniosą nam dochód i będziemy mogli tego zawodnika oglądać w pierwszym składzie. Teraz przechodzę do pomocników. Adrian Benedykczak, czyli napastnik Parmy, gra w Serii B. Strzelił w tym sezonie 6 goli, jak podaje Transfermarkt. Ten były zawodnik Pogoni Szczecin jest byłym zawodnikiem młodzieżowej polskiej reprezentacji, gdzie zdobywał bramki. Ma tego gola, ma także niesamowite warunki fizyczne, więc w ostatnim czasie, gdy zastanawiałem się, jeśli chodzi mówiąc o napastnikach, no to biorąc pod uwagę to, że Piątek był w gorszej dyspozycji, że Milik nas rozczałorowywał, że Kownacki także był bez beznadziejnej formie, to dla mnie Szymon Włodarczyk i Adrian Benedykczak to byli tacy dwaj piłkarze, którzy powoli do tej kadry mogą pukać. No i tego zawodnika Szantosz dostrzegł. Teraz na tym swoim drugim zgrupowaniu Michał Probierz docenił formę tego zawodnika i mam nadzieję, że dostanie on szansę debiutu w tym drugim spotkaniu. Patryk Dziczek, czyli zawodnik Piasta Gliwice, jakby dostaje kolejną szansę do rehabilitacji. Pamiętamy o tym, że po tym jak Krychowiak zakończył karierę, Michał Probierz postawił na następujących zawodników, jeżeli chodzi o takie typowe szóstki. Mamy Śliża, Piotrowskiego, Dziczka i także do tego Damiana Szymańskiego. I ci zawodnicy jakby no, walczą o ten pierwszy skład. Na poprzednich jakby meczach polskiej reprezentacji ten zawodnik rozczarował, ale widać, że tego zawodnika, piłkarza, który grał kiedyś w Lidze Włoskiej, Michał Probierz nie skreśla, tylko daje mu szansę do dalszej rehabilitacji i do rywalizacji. Biorąc pod uwagę to, że Kozłowski w barwach Vitesse Arnhem nie zachwyca, czy także inni zawodnicy nie naciskają na tą drużynę, więc na tą chwilę, na tą czwórkę tych piłkarzy stawia Michał Probierz, który nawet ostatnio oglądał spotkanie Piasta Gliwice i wierzy w tego zawodnika. Przemysław Frankowski, no to etatowy reprezentant Polski w Lidze Mistrzów, co kolejka potrafi dograć idealne podanie, bo może grać na prawej, na lewej stronie, tak jak mówił Robert Lewandowski. Były zawodnik Jagiellonii Białystok jest takim piłkarzem, który no, potrafi brać na siebie odpowiedzialność, może dać tą jakość, ten błysk, dribbling, jeden z naszych lepszych wahadłowych bądź skrzydłowych, więc to taki piłkarz, który może być takim języczkiem uwagi w tych spotkaniach decydujących. Liczę, że już w spotkaniu przeciwko Szwecji. Mamy Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin, który z meczu na mecz jest w coraz lepszej formie. W październiku już był w niesamowitej formie, w listopadzie tą dyspozycję potwierdził, zdobywając bramki i jakby będąc tym napędem Pogoni Szczecin, zawodnikiem, który decyduje o obliczu klubu ze Szczecina i jako taki weteran zasłużył w pełni na powołanie. Pamiętamy o tym, że były zawodnik Legii Warszawa może być dobry jako ten taki joker, który może dać dobrą zmianę w końcowych minutach. No i także takim jest pewnego rodzaju, bym powiedział, liderem, zawodnikiem, który potrafi zmotywować. Jakub Piotrowski, czyli zawodnik Ludogorca Razgrad, czyli gra w lidze bułgarskiej, ale mnie najbardziej się podoba ta jego gra, którą prezentuje w europejskich pucharach. W ostatnim czasie strzelił pięknego gola w Europie. No i jestem ciekaw tej rywalizacji na tym zgrupowaniu między Dziczkiem, Śliżem i także Damianem Szymańskim.
I właśnie Bartosz Ślisz, zawodnik Legii Warszawa, który gra regularnie w Legii Warszawa, jest jednym z kluczowych zawodników drużyny Kosty Runajicza. Ten piłkarz od Josułę w ostatnim czasie zrobił niesamowity progres. Wyobraźmy sobie, że Portugalczyk tego polskiego zawodnika nauczył tej kreatywności i z biegiem czasu jakby widzimy te niesamowite zagrania. W ostatnim czasie jakby też odpoczywał. Kosta Runajicz tym zawodnikiem rotował, żeby ten piłkarz złapał pewnego rodzaju świeżość. Już Fernando Santos go powoływał, kontynuuje te powołania Michał Probierz. Cieszy mnie to, że właśnie Ślisz nabiera takiego doświadczenia grając w Europie. Niedługo opuści pewnie polską ekstraklasę i spróbuje sił w ligach zagranicznych, a pamiętamy o tym, że właśnie były zawodnik Zagłębia Lublin, przecież miał już ofertę z między innymi Ligi Tureckiej, z byłego klubu Mirosława Szymkowiaka z Transworsporu. Jednak Legia Warszawa, walcząc o tą Europę, wiedząc, że gra w europejskich pucharach, odrzuciła tą ofertę, no bo ten piłkarz no, wiele daje grając w barwach wojskowych i liczę, że właśnie tą swoją grę z boisk polskiej ekstraklasy i także z europejskich boisk przełoży na ten grunt reprezentacyjny. Damian Szymański to jest taki piłkarz, który już zbliża się koło 30, ale gdy grał w reprezentacji Paulo Sousy, następnie u Fernando Santosa, to nie zawodził, jedynie rozczarowywał grając u Czesława Michniewicza, ale u byłego trenera Legii dostawał w kadrze mało szans. Ten zawodnik gra także w Lidze Europy, w Lidze Greckiej, która jest no, ciekawą ligą, lepszą od polskiej, więc jest cały czas, jeżeli chodzi w tej rywalizacji, ale pamiętajmy, że pewnie Kozłowski czy także Łęgowski, czyli ci dwaj zawodnicy byli Pogoni Szczecin, w miarę rozwoju swojego talentu myślę, że mogą jakby naciskać na tą kadrę i mogą Damiana Szymańskiego jakby no, z tej kadry wygryźć. Teraz, moi drodzy, Sebastian Szymański, czyli zawodnik Fenerbahce, no to były zawodnik Legii Warszawa, no cały czas jest w niesamowitej formie, ma te liczby asysty, tylko najważniejsze jest to, żeby to wszystko przełożył na ten grunt reprezentacyjny. Pamiętacie pewnie, jak miesiąc temu Roman Kołtoń, redaktor Prawdy Futbolu, nagrywał materiał, porównywał tego zawodnika do Gucio Warzychy, przywoływał ten kazus takiego piłkarza, który że w klubie, czyli w Panathinaikosie Ateny, był legendarnym zawodnikiem, można powiedzieć, był w pewnym sensie takim bogiem, zawodnikiem, no, który decydował o obliczu koniczynek, zdobywał bramki. Jak się pojedzie do Grecji, powie się Warzycha, to właśnie od razu przychodził na myśl Gucio Warzycha, Kuźba i inni ci legendarni zawodnicy polscy. Pamiętam właśnie te czasy, kiedy jeszcze no, Robert Lewandowski był dzieckiem, bądź chodził do gimnazjum podstawówki, no to wtedy, gdy właśnie się pojechało do Grecji, na Kretę, na Rodos, na Chalkidiki, no to zwykle było tak, gdy się mówiło już skąd się jest, to od razu pojawiał się wątek Gucio Warzycha, Andrzej Juskowiak, także Igor Sypniewski, Olisa Debe, ale właśnie Warzychę wszyscy znali i wszyscy mówili, że to jest fenomenalny napastnik, legendarny gollador Panathinaikosu Ateny. Niestety no, w reprezentacji jakby nie potrafił sprzedać tych swoich umiejętności. Na razie tą podobną sytuację mamy ze Sebastianem Szymańskim, bo na palcach jednej ręki możemy policzyć takie dobre spotkania w kadrze, w jego wykonaniu. Znaczy chodzi mi tutaj o asysty i o liczby. Mam nadzieję, że właśnie w najbliższym czasie pod wodzą właśnie Michała Probierza Sebek będzie no, prezentował tą fenomenalną formę choćby z boisk holenderskich, jak grał w Feyenoordzie i tych teraz tureckich. Paweł Wszołek, dla mnie to jest zrozumiałe powołanie. Wyobraźcie sobie, że ten skrzydłowy Legii Warszawa ma kilkanaście asyst. Co prawda już nie jest w takiej wybornej formie, jak był, kiedy no, potrafił idealnie dograć na głowę
Petharda, trochę te takie przeziębienie, które przychodził w ostatnim czasie, wybiło go z tej niesamowitej formy. Choć w ostatnim spotkaniu był aktywny, brakowało tego wykończenia, tej finalizacji, tego wykończenia, tego idealnego podania z Josue, co w ostatnim meczu z Mostarem właśnie w Szołek grał. Ale pamiętajmy, jeżeli chodzi o skrzydłowych, no to Grosicki, Benedyczak, Frankowski, czy wahadłowych, Wdowiak, to sytuacja wygląda tak, że nie mamy takiego kłopotu bogactwa, no, że Polska nie stoi skrzydłowymi, jak kiedyś mawiał redaktor Roman Kołtoń. Piotr Zieliński, wiadomo, obok Szczęsnego i także Roberta Lewandowskiego, lider naszej reprezentacji, piłkarz, który odpowiada za tą kreację, który jest naszym fantazistą, który jest jednym z naszych liderów, potrafi asystować, potrafi zdobywać bramki, jeden z tych ostatnich weteranów Napoli, no jego tutaj powołanie jest zrozumiałe. No i jak wam wspominałem, Nikola Zalewski powraca do tej reprezentacji, potrafił wygrać rywalizację ze Spinazzolą, znaczy trochę szczęścia miał, że ten reprezentant Włoch doznał kontuzji, ale w życiu czasem tak bywa, że trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, no i wykorzystać tę szansę, którą się dostanie od losu. No i właśnie Niko Zalewski wykorzystuje tą szansę, gra w pierwszym składzie, zanotował asystę w lidze włoskiej i wraca do polskiej reprezentacji. Mam nadzieję, że zaprezentuje się dobrze w najbliższych spotkaniach. No i napastnicy: Lewandowski, Świderski, Buksa, powrót mamy kapitana, Robert Lewandowski, który w ostatnim czasie jakby wraca po tej kontuzji, próbuje się wstrzelić. Mam nadzieję, że w najbliższym spotkaniu w La Liga zdobędzie bramki, a jeśli to mu się nie uda, to liczę na to, że zgrupowanie polskiej reprezentacji to będzie idealny moment na to, żeby zdobył bramki. Tak jak wam tutaj na początku tego materiału powiedziałem, że jeżeli chodzi o Michała Probierza, no to przede wszystkim widać, że stawia na trzech napastników. Wraca Lewandowski, wypada Milik, jest Świderski i Buksa, którzy jakby nie zawiedli selekcjonera. W razie czego w napadzie może zagrać Benedykczak bądź Grosicki. Filip Marchwiński wypada. Piątek, dwa gole w ostatnim spotkaniu Ligi Tureckiej, to za mało, żeby wrócić do reprezentacji. Milik, zawodnik Juventusu Turyn, nie wykorzystał szansy, wypada. Oczywiście pojawiły się pewnego rodzaju komentarze, między innymi Artur Wichniarek był tym zbulwersowany, że do reprezentacji są powoływani zawodnicy, którzy grają w drugiej, w trzeciej lidze. No Bednarek gra w drugiej, czyli w Championship. Także no Peda gra w trzeciej lidze, a zawodnik Juventusu Turyn, co prawda rezerwowy, który no nie jest w jakiejś wybornej formie, ale gra trochę w tej lidze włoskiej jako taki rezerwowy, nie dostaje powołania i zadał takie pytanie król Artur, czy właśnie polską reprezentację stać na to, żeby napastnik Juventusu rezerwowy nie grał w reprezentacji. Jak widać, w tym momencie nie do końca, no bo tak jak wam powiedziałem, że Michał Probierz wyznaje taką zasadę. Nie ma świętych krów polskiej reprezentacji. Czy się nazywasz Milik czy Bednarek, jeśli prezentujesz kiepską formę, nie ma cię w reprezentacji. Grasz regularnie w średniej lidze, tak jak Bochniewicz, trafiasz do reprezentacji. Wracasz do jakby drużyny, grasz w Serie A w barwach Romy, wracasz do kadry. Więc mamy przykład tych młodych zawodników. Zalewski, Kamiński. Jeden był w młodzieżówce, teraz jest pierwszy. Kamiński był niedawno w pierwszej, teraz trafił do młodzieżówki. To pokazuje, że jest pewnego rodzaju fajna współpraca z trenerem Majewskim. Także jest taka rywalizacja. Dzięki temu ci zawodnicy z U21 wiedzą, że w każdym momencie są obserwowani i mogą do tej kadry trafić. Także widać, że w kadrze ci zawodnicy no jakby nie są za zasługi, grają, są w gorszej formie, to wypadają. Więc taki młody piłkarz, czy nawet taki doświadczony, widzi, o, Bednarka nie było, wypad. No, wypad, to mam szansę do tej kadry wrócić. Że to pokazuje, że towarzystwo, jakby drużyna nie jest tak zabetonowana. Milik wypad, więc inni zawodnicy, typu Świderski, Buksa, jakby widzą, że muszą się starać, że
na najbliższym zgrupowaniu, w najbliższych spotkaniach muszą zdobywać bramki, no bo jeśli taki Milik w barwach Juventusu zacznie grać na wysokim poziomie, no to może nas przeskoczyć. I to fajny jest przekaz, też mamy zmienną tą hierarchię, czyli że Bułka wraca, fenomenalna dyspozycja, niesamowite liczby, dobra gra w barwach Nicei zaowocowała powrotem, znaczy no, tym, że ten piłkarz stał się trzecim golkiperem. To wszystko mi się właśnie podoba. Także tutaj jeszcze spojrzę na powołania tych młodych zawodników, których powołał Adam Majewski. No, ja właśnie Mateusza Łęgowskiego, czy także Szymona Włodarczyka w przyszłości, Kajetana Schmidta, Rakoczy. No, tych zawodników w przyszłości widzę w barwach Polski. Łukasza Bergiera, no jest kilku tych zawodników, którzy mogą kiedyś grać w kadrze. Kacper Kozłowski, jestem ciekaw, jak na tym zgrupowaniu zaprezentuje się Dziczek, bo niewykluczone, że jeśli jakby ten piłkarz Piastu Gliwice no znów zawiedzie nas na tym zgrupowaniu, to raczej wątpliwe jest to, żeby Michał Probierz tego piłkarza cały czas tak holował, bo Łęgowski, który gra w Salernitanie, i także Kozłowski, który gra w lidze holenderskiej, ci piłkarze mają taki potencjał, że no spokojnie mogliby grać w pierwszej kadrze i do niej wskoczyć. Tutaj spojrzę jeszcze na moje notatki, czy o wszystkim wam opowiedziałem. Podsumowując tak, Bednarek, Bochniewicz, Benedykczak, Nikola Zaleski, Robert Lewandowski, ci piłkarze powracają do reprezentacji. A Bułka no był, bo pamiętamy, że na poprzednim zgrupowaniu jakby no zastąpił Skorupskiego. Wypadają Arkadiusz Milik, Jakub Kamiński, Walukiewicz, Bartosz Bereszyński i także do tego Marchwiński. Zobaczcie, Bartosz Bereszyński, który pamiętacie, że wtedy wracał po kontuzji i pojechał na zgrupowanie. Potem wrócił, jednak obecność na zgrupowaniu spowodowała, że stracił miejsce w Empoli, no i wypada z kadry. No, zwykle bywało tak, że ten zawodnik na kadrę nie przyjeżdżał przez kontuzję, czyli jeden z weteranów, jeden z zawodników, który pamiętacie, jak po Mistrzostwach Świata w Rosji właśnie Bereszyński miał Piszczka zastąpić, pojawił się wtedy Jerzy Brzęczek postawił na Kędziorę, a Bereszyński musiał grać na drugiej stronie. Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Rok temu były Mistrzostwa Świata. Bereszyński był jednym z naszych najlepszych zawodników. Wtedy Napoli zmierzała po mistrzowski tytuł. Rok minął, Bereś wypada z kadry, a szkoda, że tak się stało, ale liczę na to, że właśnie ten były zawodnik Legii Warszawa w najbliższym czasie no, wywalczy miejsce w Empoli i to sprawi, że wróci do tej reprezentacji na spotkania barażowe. Więc powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o powołanie Michała Probierza, no to mnie to tak bardzo nie zaskakują. No, zdziwiony jestem, że Arkadiusz Milik został skreślony, ale to, że napastnik Juventusu Turyn nie został powołany, to mnie nie dziwi. W pełni rozumiem właśnie Michała Probierza, tylko tak jak wam tutaj na początku tego materiału opowiadałem, że bardziej mi się wydawało, że to Kędziora straci miejsce w reprezentacji, że na przykład Helik trafi do kadry, a że Michał Probierz będzie grał na czterech napastników. Jednak to wszystko inaczej się ułożyło, jeżeli chodzi o reprezentację. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące u mnie na kanale, w najbliższym czasie specjalnie dla was skomentuję hit polskiej ekstraklasy. Już w niedzielę Legia Warszawa gra z Lechem Poznań. Pojedynek John van der Broma kontra Costa Runai, czyli dwóch zagranicznych szkoleniowców, będzie ze sobą rywalizować. Także jestem ciekaw, jak reprezentanci Polski się zaprezentują, czyli Wszołek i Śliż. Także będziemy mogli zobaczyć tych zawodników z młodzieżowej reprezentacji, no bo Tobiasz został powołany przez Majewskiego, także właśnie Marchwiński, no i także pojedynek tych zawodników zagranicznych typu Welde czy Josue. No,
Mam nadzieję, że ten hit oczaruje nas i padnie dużo bramek. Na pewno kibice dopiszą. Czyli będziemy mieli Święto Polskiej Ekstraklasy i ja dla Was to spotkanie skomentuję, przedstawię moje wnioski. Także powinienem się wyrobić z odcinkiem Beckhama. No i będę dla Was tutaj opowiadał o polskiej reprezentacji, może także o skokach narciarskich i także o koszykówce, bo w NBA się dzieje już. Z tydzień minął, więc najwyższy czas nagrać odcinek o NBA. To tyle, jeżeli chodzi o powołania. Jestem ciekaw, co Wy sądzicie o nominacjach Michała Probierza, które Was zaskoczyły. Czy brakuje Wam jakiegoś piłkarza? Napiszcie nam mi w komentarzach. Ja powiem Wam szczerze, że nie ma takiego zawodnika, którego mi brakowało, ale Michał Probierz nawet wysyła sygnały do takiego zawodnika jak Karol Linety, który co prawda w tej reprezentacji od wielu, wielu lat dostawał szansy różne od różnych selekcjonerów, zawodził, no nie pamiętamy, znaczy więcej pamiętamy tych kiepskich spotkań niż tych dobrych, ale gra w lidze Serie A i dla takiego Karola Linetego jakby taki przekaz, gdzie wypada Milik, niedawno wypadł Bednarek, wrócił, to też jest pewnego rodzaju taki sygnał. Aha, nie ma tych świętych krów w tej reprezentacji, Bednarek wypadł, ale wrócił. Teraz Milik wypada, to jest szansa, że może wrócę do tej reprezentacji, muszę pracować. I to mi się podoba u Michała Probierza, że potrafi zmienić zdanie, tak jak w przypadku Bułki, że nie był taki konsekwentny, jeżeli chodzi o bramkarzy i jakby no Bułka zaczął fenomenalnie grać, zareagował, jest Bułka, nie ma Drągowskiego, który gra w drugiej lidze włoskiej. Chodzi mi o to, bo był taki czas, pamiętacie, kiedy Czesław Michniewicz był szkoleniowcem, czy nawet Jerzy Brzęczek, no to sytuacja wyglądała tak, że Gikiewicz no, fenomenalnie bronił w Bundeslidze, no i zasługiwał na to, żeby znaleźć się w tej reprezentacji, żeby powalczyć. Jednak Czesław Michniewicz mówił, nie, mam taką hierarchię, dwóch starszych, dwóch młodszych, nie chcę tego wszystkiego burzyć. Jakby, no... Tak podobnie mógłby sytuację rozwiązywać Michał Probierz, a to zmienił. Także podobało mi się to, że trener polskiej reprezentacji jakby rozwiązał ten problem Skorupskiego i Lewandowskiego, gdzie obaj piłkarze jakby pogodzili się ze sobą. Pamiętacie pewnego rodzaju ten tour selekcjonera polskiej reprezentacji po kanałach YouTube'owych, po różnych telewizjach, gdzie właśnie trener polskiej kadry dostał pytanie o ten problem, wtedy powiedział, nie ma sprawy, problem rozwiązany. I to mi się podoba, że właśnie Robert Lewandowski i Skorupski jakby już problemu nie ma i mogą być razem w drużynie. To także było właśnie ważne, żeby tą sprawę rozwiązać. Czekam na Wasze opinie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!